Czego się uchwycić? Napomnienia? Donosu? Pogardy? Zgodności w prośbie? Wszystko jest ważne. Owszem, ja sam jako członek tej wspólnoty wykonuję swoją indywidualną misję, ale Kościół nie jest dla indywidualistów. Każde odejście od tego, co Chrystus nakazał czynić, jest odejściem od tej wspólnoty. Każde wybieranie tego, co mi w nauczaniu Kościoła pasuje albo nie pasuje, jest odrzucaniem tej wspólnoty. Ktoś powie, ale ten biskup czy ksiądz mówi jedno, a robi drugie. Owszem, Jezus o faryzeuszach też mówił, słuchajcie ich, ale uczynków ich nie naśladujcie. Usłyszałem ostatnio, że my księża źle nauczamy ludzi, bo nas nauczono dobrze. Poszło o niedzielną mszę świętą w sobotę wieczorem. No nijak nie szło człowieka przekonać, przemówić mu, że to nie my wymyśliliśmy i ustaliliśmy zasady. Człowiek się strasznie na mnie obraził. I kto wie, czy by mi nie nawrzucał, ale odszedł bez słowa. Że widzimy, że bywają ludzie, którzy za nic nie chcą słuchać, bo są przekonani o swojej nieomylności. Kościół nie jest złożony z geniuszy bez skazy. Kościół jest ułomny przez grzech ludzi Kościoła, czyli wszystkich ochrzczonych. Niestety mówiąc, ludzie Kościoła, od razu nam się zapala lampka, że to tylko kler. Taka narracja została gdzieś tam wpojona i zrosła się z tą ludzką logiką. Słysząc Kościół, mamy jedno skojarzenie. Mowa dziś o napomnieniu, gdy brat grzeszy przeciw tobie. Napominanie w cztery oczy jest trudne. Lepiej przecież powiedzieć całej okolicy, jak bardzo zostałem skrzywdzony, ale nie samemu zainteresowanemu. Robimy sensację ze spraw, które mogłyby się zamknąć w czterech ścianach. Niestety milczymy o tym, co powinno być mówione głośno. Więc udajemy, że przecież to nie nasza sprawa. Tu znów wchodzi brak wsłuchiwania się w to, co Kościół naucza. Grzech nie jest indywidualną sprawą człowieka. I choć człowiek osobiście go popełnia, to on wpływa na całą wspólnotę. Siłę łańcucha mierzy się jego najsłabszym ogniwem. I tam, gdzie jest słabość, tam następuje pęknięcie. Możemy tę odpowiedzialność zobrazować. Gdybyśmy stanęli w kolej, każdy z nas trzymałby nitkę, jako jedną z całego kłębka, która byłaby rozprowadzona między nami w taki chaotyczny sposób. Tworzyłaby pajęczynę. I puszczenie przez jedną osobę tej nitki spowodowało, że ta nitka się zatrzyma na pozostałych. W jednym miejscu ta nasza pajęczyna będzie słaba, ale znajdujące się obok nitki będą dla niej wsparciem. Tym jest właśnie wspólnotowy wymiar Kościoła. Jedni drugich brzemiona noście, tak czytamy w liście do Galatów w 6 rozdziale. Napomnienie nie ma mieć nic z chęci dominowania nad kimś. Ma być napełnione miłością o zwrócenie uwagi, które sprowadzi człowieka na właściwą drogę. Bo grzeszymy nie tylko z premedytacją, ale czasem robimy to nieświadomie, choć trudno wtedy mówić o grzechu. W ogóle zwracanie uwagi komuś jest skrępujące, ale konieczne. Dzięki temu unikamy błędów w przyszłości i tego, że ktoś następny pójdzie będą drogą, która wywiedzie go w pole. Nauki Kościoła nie możemy czerpać z przekazu telewizyjnego, gdzie słyszymy tylko jakieś wyrwane fragmenty kazań czy jakieś randomowe zdjęcia z religijnych wydarzeń. Ja wiem,
że ciężko jest niekiedy wytrzymać i wysłuchiwać się oderwanych od rzeczywistości przemów. Ale i to staje się okazją także do mojej osobistej modlitwy o nawrócenie siebie i tych wszystkich trudnych ludzi. Przecież słyszeliśmy przed chwilą, że jeśli dwaj z was o coś zgodnie prosić będą, to Ojciec tego udzieli. I gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w imię Chrystusa, On tam jest, pośród nas. Po to, by nas uzdalniać i scalać, by pokazywać, że jedni za drugich jesteśmy odpowiedzialni nie tylko na drodze, ale i przede wszystkim w wierze. Tak więc napominanie o grzechu, jak i proszenie o coś wspólnie podkreśla, że Kościół jest wspólnotą, której świętość jest zadaniem Pana Boga, ale jakość jest naszym ludzkim zadaniem. Amen.